Wiadomości z Ukrainy. Masowy atak dronów na Krym. Ministerstwo Obrony Faszystowskiej Rosji poinformowało, że ostatniej nocy na niebie okupowanego Krymu obrona powietrzna najeźdźców zestrzeliła niejako wszystkie 38 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych szturmowych. Przynajmniej wróg zdał sobie sprawę z masowości ataku, co nie jest złe. Dokładne wyniki nie są obecnie znane. Jednak kanały Telegramu Krymski Wiatr zakładają, że skład ropy w Feodozji doznał mniej więcej uszkodzeń. Tak, lokalni mieszkańcy słyszeli wiele eksplozji w jej okolicy i widzieli kilka błysków, a także jadące tam wozy strażackie i karetki pogotowia. Ponadto okupanci zablokowali drogi w tym rejonie. Tymczasem rasistowscy blogerzy, w szczególności Anatolij Nesmijan, narzekają, że ukraińskie drony kamikadze lecą do Petersburga, a także omijają go z różnych stron. A to, nawiasem mówiąc, ponad 1000 kilometrów. Dlatego uważają, że drony są wystrzeliwane z terytorium Rosji lub sąsiednich krajów bałtyckich lub z powierzchni samego morza. Przypomnijmy, że przedwczoraj rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły drona kilometr od składu ropy w Petersburgu, powodując niewielkie uszkodzenia wieżowca mieszkalnego. Oddziały ukraińskie zniszczyły okupantów na kładach w pobliżu Robotynia. Po pewnym uspokojeniu, na wyzwolonym latem ubiegłego roku rejonie Robotyn w obwodzie zaporowskim ponownie uaktywnili się okupanci rosyjscy. Zaatakowali wieś od południowego zachodu i wschodu, w wyniku czego nieco przesunęli się w jeden z leśnych pasy. Z kolei bloger i wojownik odrębnego batalionu szturmowego Ajdar, 5. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Stanisław Buniatow, powiedział na swoim kanale Telegramu Sniper Speaks: orkowie próbowali szturmować Robotino na kładach. Minusy, czyli wyeliminowane. Opublikował także film, na którym żołnierze osobnej brygady zmechanizowanej zniszczyli klasyczną szturmową kolumnę pancerną wraz ze zwiadem najeźdźców. Widzimy czołg i opancerzony pojazd bojowy płonący i detonujący. Oddziały U odzyskały od okupantów pozycję w kierunku Kupiańska. W kierunku Kupiańska Swatywsk bojownicy sił obronnych odparli 4 ataki najeźdźców rosyjskich w rejonie niezdobytej wsi Tabajówka w obwodzie charkowskim, na południowy wschód od Kupiańska. O sprawie poinformowała m.in. służba prasowa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie zamieszczonym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook. Z kolei bloger i porucznik noszący sygnał wywoławczy Aleks doniósł na swoim kanale Telegramu i Oficer, że ukraińscy obrońcy odbili najeźdźcom kilka ważnych pozycji w pobliżu Tabajówki i okupowanego Limana Perszy na północny wschód od Kupiańska. Elon Musk natknął się na NATO, są pierwsze reakcje. Amerykański miliarder, założyciel firm Tesla i SpaceX Elon Musk powiedział, że nie widzi sensu w działaniach NATO. Pisał o tym w sieci X. Ta prorosyjska gra doskonale wpisuje się w szereg jego wcześniejszych wypowiedzi i działań. Na przykład odnośnie aneksji Krymu czy konieczności oddania części Ukrainy Kremlowi. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego NATO nadal istnieje, mimo że jego zaprzysiężony wróg i powód istnienia, Układ Warszawski, rozpadł się, napisał Musk. Musk napisał tę opinię w odpowiedzi na post amerykańskiego przedsiębiorcy Davida Sachsa, że NATO nie ma sensu. W latach 90. Związek Radziecki upadł, a NATO stanęło w obliczu kryzysu egzystencjalnego. Nie ma już powodu jego istnienia, mówi Sachs. Dodał też, że zamiast się rozwiązać, sojusz wymyślił nową misję – ekspansję. W ten sposób organizacja rzekomo wywołała wrogość wobec siebie. Warto zaznaczyć, że organizacja Układu Warszawskiego powstała w opozycji do NATO, a nie odwrotnie. Na oświadczenie Muska zareagował prezydent Łotwy Edgar Rinkiewicz. Drogi Elonie Musku, powodem, dla którego utworzono NATO, istnieje i będzie istnieć, jest Rosja i inni wrogowie wolnego świata, napisał w sieci X. Śmieszna wypowiedź Muska, który nie widzi zagrożenia ze strony Rosji podczas najkrwawszej wojny naszych czasów, po raz kolejny podkreśla niebezpieczeństwo, w jakim znajduje się świat. Rozpowszechnianie tej właśnie narracji o NATO jest także przejawem propagandy idei wyrażanych przez Donalda Trumpa, którego zwolennikiem jest Musk.
Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.